na cały okres socjalizmu nałożona jest maska mojego dzieciństwa. Dlatego oczywiście pamiętam realia tamtych czasów, natomiast one są w pewien sposób złagodzone tym, że to był okres, w którym bezkrytycznie przyjmujemy naszą rzeczywistość. I w tym czasie byłem dzieckiem, dlatego widmo kolejek pod sklepami papierniczymi w momencie, kiedy rozpoczynał się rok szkolny, przed rozpoczęciem roku szkolnego, no, nie był niczym strasznym. W moim odczuciu to było naturalne. Tak było zawsze i dlatego się zupełnie temu nie dziwiłem. Poza tym oczywiście kwestie tego, że jakikolwiek towar można byłoby kupić dopiero po tym, jak odstaliśmy swoje w kolejkach. Przypominam sobie moją mamę, która wychodziła o godzinie 5 rano, aby kupić trochę wędliny, ale to nie było czymś szokującym w tamtym czasie, ponieważ w tamtym czasie to było dla mnie naturalne, bo to była moja rzeczywistość od urodzenia. Pamiętam ten czas. No, pamiętam, że był to czas nadziei, ale nie był to czas nadziei i jakiejś radości, który wynikałby bezpośrednio z moich obserwacji, bo tak jak wcześniej powiedziałem, ta rzeczywistość nie była dla mnie straszną rzeczywistością, ponieważ żadnej innej wcześniej nie znałem. Natomiast atmosfera ogólna, otoczenia, która mi się udzielała, pamiętam, że była taką atmosferą wielkiego optymizmu. 89 rok rzeczywiście był bardzo istotnym czasem, ponieważ zrobiliśmy pierwszy krok, który pozwolił nam w ogóle zacząć walczyć o wolność. W mojej ocenie nie jesteśmy osobami wolnymi. Osoba wolna jest to osoba, która ma możliwość podejmowania wszelkich decyzji dotyczących jej osoby, jej jestestwa. Wolność daje nam możliwość bycia ludźmi i przeżywania naszego życia tak, jakbyśmy tego chcieli. Zarówno odnoszenia sukcesów, jak i porażek. W tym momencie mam wrażenie, że wbrew woli ludzi chronimy ich przed tymi porażkami, co odbiera nam część człowieczeństwa. Moja przestrzeń wolności to jest paręnaście centymetrów sześciennych pod moją czaszką. Tam jestem zupełnie wolny, natomiast o wolność cały czas walczę. W 88 roku powstała ustawa Wilczka, która pozwoliła nam w sposób bardzo swobodny zakładać działalność gospodarczą. I wbrew wyobrażeniu większości osób z każdym rokiem dezaktualizowała się, ponieważ ta wolność była z roku na rok coraz bardziej ograniczona. I w tym momencie należałoby się zastanowić, czy ta wolność nie przeszkadza osobom panującym nam obecnie. Tak więc o wolność trzeba cały czas walczyć, ponieważ państwo ma coraz większe zakusy, aby tą wolność nam ograniczać. Proszę Państwa, chciałbym Was serdecznie namówić do tego, abyście przeżyli życie na własnych warunkach, abyście tak żyli, żebyście nie mogli powiedzieć na łożu śmierci, że żyliście tak, jak kazali wam inni. Tylko wówczas będziecie mogli spokojnie spocząć na marach i powiedzieć sobie, to było moje życie, a nie było to życie tych osób, które podyktowały mi warunki mojego życia. I o to walczmy.